Czemu tego nie ewakuował, stary? Co w tej Siri się odpierdala? To już koniec rządów krwawego dyktatora Bashara al-Assada w Syrii. Ta informacja obiegła świat. No i mimo to, że Syryjczycy wiwatują na ulicach, no to bardzo zasadne jest w tej chwili pytanie, czy to rozwiązuje wszystkie syryjskie problemy. Bo zdecydowanie ich nie rozwiązuje. Po kolei, co się właściwie stało? Od 2011 roku przecież w Syrii trwała wojna domowa. To była tak zwana proxy wojna, czyli na terytorium Syrii ścierały się siły... No ale to też pojęte jest, że tam już było mniej więcej ustabilizowane, ale z pizdy go zraszowali w 2 tygodnie, nie? ...różnych państw. I z Turcji, i Rosji, i Stanów Zjednoczonych, i Izraela, i Iranu, i na pewno jeszcze wszystkich nie wymieniłam. Przez jakiś czas część Syrii była zajęta przez tak zwane państwo islamskie. Ostatecznie, mimo tego, że to wcale nie było pewne, Bashar al-Assad u władzy się utrzymał dzięki wsparciu Moskwy i Iranu. Co takiego się teraz stało, że Moskwa i Iran porzuciły swojego dotychczasowego sojusznika? I jedno państwo, i drugie były zajęte po prostu zupełnie czym innym. Dlatego, że Rosja przez ostatnie, no już prawie 3 lata, jest dużo mocniej zaangażowana na Ukrainie niż w Syrii. No a Iran jest mocno osłabiony przez wspieranie Libanu i przez wspieranie Strefy Gazy, czyli przez wspieranie Hezbollahu i Hamasu. Hezbollah zresztą też był w Syrii obecny, a został ostatnio przez Izrael zdziesiątkowany. Ta syryjska układanka jest bardzo trudna, ale w dużym uproszczeniu. Prowincja Idlib to było to miejsce, które było bastionem islamistów i jednocześnie ugrupowań opozycyjnych wobec rządzącego Syrią przez ponad pół wieku reżimu Asadów, no bo najpierw rządził ojciec Bashara al-Assada, później przez prawie ćwierć wieku sam Bashar al-Assad. No i oni zaczęli ofensywę, czując oczywiście to, że reżim słabnie, zaczęli ofensywę, no ta ofensywa na Damaszek zaczęła się dopiero w ostatnich dniach listopada, więc to było błyskawiczne właściwie obalenie reżimu. Od kilku dni mówiło się o tym, że to może się wydarzyć. Zresztą wystarczy powiedzieć, że 4 grudnia Rosjanie zaczęli wycofywanie swoich okrętów z bazy w Tartusie, czyli właśnie w Syrii, więc Rosjanie właściwie w pewien sposób Bashara al-Assada porzucili. Porzuciła dlatego, że być może uznała, że nie stać jej w tej chwili na walkę na dwa fronty i że Ukraina jest tym ważniejszym frontem, szczególnie w kontekście tego, że Donald Trump ma wróci do Białego Domu i że prawdopodobnie dojdzie do jakichś rozmów w sprawie tego, jaki będzie przyszły status Ukrainy, a Ukraina to jednak bezpośrednie sąsiedztwo Rosji, Syria już niekoniecznie. Być może też porzuciła Rosja Bashara al-Assada dlatego, że uznała, że nie chce się bezpośrednio konfrontować z Turcją. No Turcja to jest takie państwo, które lawiruje, rozmawia i z Władimirem Putinem, no i z państwami Zachodu, no bo Turcja jest, przypomnijmy, państwem NATO. No i Turcja też wspierała te ugrupowania, które sprzeciwiały się Basharowi al-Assadowi, których bastionem była prowincja Idlib. To było takie wynegocjowane właśnie między innymi przez Rosję i Turcję porozumienie, że ta prowincja syryjska zostaje bastionem tej tak zwanej opozycji, inaczej nazywanej rebeliantami, ale to po prostu islamistyczne ugrupowania. I wśród tych islamistycznych organizacji dominującą rolę odgrywała organizacja Hayat Tahrir al-Sham. To jest ta organizacja, która doprowadziła do obalenia reżimu, która zajęła Damaszek i z którą trzeba będzie teraz rozmawiać. A to jest organizacja islamistyczna, która była powiązana z Al-Kaidą i mimo wielu prób przecięcia tych więzów, wielu prób udowodnienia też Zachodowi, że z tą organizacją można rozmawiać, no to jest to cały czas organizacja uważana przez Zachód za organizację terrorystyczną. I to jest bardzo istotne w kontekście tego, co się dalej będzie działo, bo to wcale nie oznacza, że teraz nie ma Bashara al-Assada i w Syrii już problemów nie będzie, Syria będzie teraz demokratyczna. To tak niestety nie działa. Sam lider tej organizacji, Muhammad al-Julani, to jest osoba, za której głowę Stany Zjednoczone wyznaczyły nagrodę w wysokości 10 milionów
dolarów. On stoi właśnie na czele tej organizacji, której nazwę wymieniłam, czyli Hayat Tahrir al-Sham, czyli organizacji, która najprawdopodobniej będzie teraz sprawować władzę właśnie w Syrii. No i lider tej organizacji to jest osoba, która się ukrywała, która jeszcze 10 lat temu nie pokazywała swojej twarzy nawet dla telewizji Al Jazeera. Dzisiaj udziela wywiadów i dzisiaj to on jest wskazywany jako lider rebelii. No ale właśnie to nie oznacza wcale, że tak łatwo będzie się z nim dogadać. No bo Syria to tak zwana proxy wojna. Kilkanaście lat wojny domowej i ścierania się różnego rodzaju wpływów. I to nie oznacza, że jak nie ma Bashara el-Assada, to ścieranie się wpływów różnych państw się kończy. Izrael od razu poinformował, że wzmacnia swoją obecność na syryjskich wzgórzach Golan, że zajmuje nowe pozycje. Turcja na pewno nie będzie patrzeć bezczynnie. Na pewno bezczynnie nie będą patrzyły Stany Zjednoczone. Także to ścieranie się różnych globalnych wpływów na terytorium Syrii na pewno wraz z upadkiem reżimu Bashara el-Assada się nie kończy. Owszem, Syrię będzie czekała teraz nowa rzeczywistość, ale Syria nie ma tak naprawdę nawet doświadczeń z demokracją, którą chcielibyśmy widzieć na Bliskim Wschodzie. Mamy przykład Libii, gdzie owszem, nie ma już Muammara Kaddafiego, ale to nie oznacza wcale, że ten kraj jest teraz prosperującą krainą miodem i mlekiem płynącą. Wręcz przeciwnie, jest krajem podzielonym. No i Irak to samo, nie? Krajem, w którym szaleje inflacja, w którym jest być może jeszcze więcej problemów niż za Muammara Kaddafiego. I nie wiadomo, czy taki los nie spotka teraz Syrii, bo nie wiadomo też, czy ci rebelianci, którzy zajęli Damaszek, będą w stanie kontrolować całe terytorium kraju. Ja oczywiście wiem, że chcielibyśmy mieć odpowiedzi na wszystkie pytania, ale niestety tych znaków zapytania jest dużo i będzie ich dużo w najbliższych dniach i będzie też bardzo dużo zależało od tego, jakie siły i jak mocno się w tej chwili w Syrii zaangażują. Bo wystarczy podać taki przykład, że sam Bashar al-Assad, lekarz wykształcony na Zachodzie, dokładnie w Londynie, też był nadzieją na to, że jednak ten kraj pójdzie drogą bardzo zachodnią. Zresztą to był taki pomysł, żeby pozwalać dzieciom watażków, dyktatorów z regionu uczyć się za granicą, licząc na to, że jeżeli oni wrócą do kraju, to będą mieli wpływ na demokratyzację, na przewartościowywanie się tych systemów. Okazało się, że wcale nie. Reżim Bashara al-Assada był bardzo krwawy, bardzo brutalny. Klan Asadów jest odpowiedzialny za śmierć kilkuset tysięcy ludzi w Syrii, a podczas tylko tej wojny domowej, która trwała w Syrii od 2011 roku i zaczęła się właśnie od rebelii przeciwko Basharowi al-Assadowi, to tylko podczas tej wojny zginęło 500 000 osób, a kilkanaście milionów ludzi straciło swoje domy. I na to między innymi też może liczyć w tym układzie Turcja, że ci uchodźcy, którzy w tej chwili z Syrii uciekli do Turcji, na tureckim terytorium znajdują się, szukają schronienia, mieszkają w takich obozach bardzo tymczasowych dla uchodźców, chociaż mieszkają tam latami, że oni będą chcieli wrócić do swoich domów. Ale wydaje się, że to jest naprawdę pieśń przyszłości, bo zanim ta sytuacja w Syrii się ustabilizuje, to mogą minąć długie miesiące, być może lata, być może to w ogóle nie nastąpi, biorąc pod uwagę, że lider tej rebelii to jest osoba uznawana, powtórzę to, przez Zachód za terrorystę, to jest organizacja islamistyczna i rządy, które będzie zaprowadzała, wcale niekoniecznie wszystkim Syryjczykom muszą się podobać. Okay.